Dzień dobry Państwu, dobry wieczór niektórym. Bardzo, bardzo dobry ranek niektórym za oceanem. Witam serdecznie. To jest post kolejny na żywo, bo nie chce mi się pisać. A taki post poświęcony w sumie ważnym sprawom, chociaż będzie troszeczkę. Śmieszne. Otóż, proszę Państwa, jest moda na różne coming outy i przyznawania się. No to też przyznaję się, przyznaję się. Od dziś nazywam się Peter Stanisławowicz Wodwolski, Cuchochle-Lipsztajn-Mogabe. Jak wiecie Państwo, wszyscy już twierdzą i ostatnio po moich ukraińskich postach wszyscy już twierdzą, że ja jestem człowiekiem Putina, więc wyraźnie z nazwiska wygląda, że nie tylko Putina, ale dokładnie wszystkich. Więc proszę się tak do mnie w tej chwili. Zwracać Peter Stanisławowicz w Odwroński, Cuchoen Chloe Mokabe. To Mokabe dotyczy wywiadu z Zambezji Południowego, dla którego non-stop pracuję od wielu lat, proszę Państwa. Żarty żartami, ale po dzisiejszej kamie na ławie przyłączam się absolutnie do pana Jakubiaka w obronie, pana Pawła Kukiza. To są dwie różne rzeczy. Oczywiście, że politykom tej klasy i politykom zajmującym takie funkcje nie powinny zdarzać się wpadki na Twitterach i Facebooku, ale się zdarzyły, proszę Państwa. Trudno. Zdarzyły się, niech tak będzie. Można mówić o Pawle Kukizie, wszystko, różne rzeczy, ale jednej rzeczy nie można mu odmówić on rzeczywiście czy intencjonalnie czy nieintencjonalnie ale obudził świadomość w zwykłym normalnym społeczeństwie z całej zresztą kawy na ławę wynika że partie ugrupowania polityczne wszystkie wygrały wybory Natomiast no niestety do kawy na ławę nie y, zapraszają kogoś tak głupiego jak suweren, ponieważ ten suweren pewnie by zrobił taką midest, robił i minę dał bardzo dziwną, otworzył szeroko oczy i stwierdził, że to właściwie on to przegrał te wybory. No ale cóż, wszystkie partie polityczne wygrały wybory, są zadowolone, tłuką się, o, e, tłuką się niestety o... O miejsca w tych, w tych sejmikach i tak dalej. No, nareszcie też okazało się, że to były wybory polityczne, a nie samorządowe, że te sejmiki są polityczne, a nie samorządowe, czyli obchodzi polityka, a nie samorząd. I jeszcze raz powtarzam, y, oczywiście, że muszę się zgodzić z tym, że człowiek, który jest, y, ma wysoką pozycję w Komisji do Sosów Specjalnych, nie powinien takich rzeczy robić, ale potępianie go w czambu, proszę państwa, jest troszeczkę bez sensu. Każdemu się zdarza i każdy wypił cokolwiek. Pan Paweł Kukis zrobił tylko jeden błąd, bo niepotrzebnie twierdził, że ktoś mu przejął konto, ale rozumiem, że to jest stan po post stan tak zwany i dobrze, że dzisiaj już to poprawił, prze, prze, wziął to na siebie. I naprawdę, mówię jeszcze raz, nie można mu nawet ja, ja, który przecież przez nie przez to on zakazał swojej partii jakichkolwiek kontaktów ze mną, ale ja będę go bronił, bo on rzeczywiście dokonał czegoś, czego nie dokonała żadna partia polityczna, czyli po prostu obudził w zwykłych, normalnych ludziach świadomość, że coś mogą, coś znaczą. Jak to się skończyło, to już inna sprawa. Nie chcę po prostu mówić nic na ten temat, bo to nie, o to nie o to chodzi. Druga sprawa to niestety. Cześć Piotrze, czy ktoś przejął kontrolę nad tobą? Tak przejął ktoś kontrolę nade mną. Ja rozumiem, ja rozumiem Jakub, o co chodzi. Ja wiem, że możecie mieć żal, ale bądźmy jednak, bądźmy jednak sprawiedliwi. Bądźmy jednak sprawiedliwi, to y, można mieć pretensje, ale to nie o to. Nie o to, bo jeśli tak, to powiem szczerze, że tweet y, na ten pana, byłego pana ministra od kolejek, y, od zabaw kolejkami, y, pana ministra Nowaka i od zegarków Tweet był wręcz hamski, podły i obrażał każdego, kto mówił, kto śmie myśleć inaczej niż jego formacja narzuca. Przecież ten o zegarkach i o tych wszystkich. I ma rację pan minister. Ma rację w tym, co pisał, że dało nam to godzinę dłużej nienawiści. Tak, godzinę dłużej nienawiści do tego typu ludzi. No, Notabene z tych wszystkich Twitterów i z tych tweetów w połączeniu z taśmiami, z taśmiami to dla mnie się szeroki wniosek. To nie dotyczy tylko włącznie Pawła Kukisa, ale praktycznie wszystkich, którzy tam polityków, którzy operują w tym śmietniku zwanym Twitterem i to, co się działo na taśmach to muszę powiedzieć, że muszę powiedzieć, proszę Państwa, że ja jestem przerażony, że tak praktycznie to cała klasa polityczna w Polsce nie nadaje się absolutnie do niczego, zawsze jest po jakimś piątku, jest na kacu i jest, do, jest absolutnie do wymiany. I tak to w takich punktach to rozpatrujmy, że nasza klasa polityczna osiągnęła poziom dna, całkowicie dna w sensie moralnym. W sensie merytorycznym, w sensie, ja już nie mówię, że w sensie erudycyjno-edukacyjnym, bo to akurat do polityków to jest zarzut, który nie powinien być zarzutem, bo jak ktoś jest wykształcony i jest erudytą, to raczej od polityki trzyma się z daleka po prostu. Przykro mi, tak to wygląda. Tak to po prostu wygląda. Tomasz Pierożki, dobrze pan mówi, nawet jeżeli Paweł nic nie zdziała, to ważne, aby partie wiedziały, że wyborcy nie są. Dalej nie mogę przeczytać na tym, na tym urządzeniu. E, tak, ale to było wiadomo od początku, że on nie zdziała. Ja bez, nie bez kozery wczoraj na YouTubie przeczytałem swój list z 2015 roku. Niestety wszystko się, wszystko się sprawdziło. Po prostu. E, wszystko się sprawdziło. I tak, niestety... Będzie do tego musi się przyzwyczaić. Ale w rezultacie o co innego mi chodzi, ponieważ posłuchałem sobie troszeczkę y, różnych takich wypowiedzi właśnie w Kawie na Ławie na temat Marszu Niepodległości i Dnia Niepodległości przede wszystkim. Stuleciowska Niepodległości Polski. I naprawdę raz jeszcze powtórzę to, co powiedziałam wczoraj. Mam nadzieję, że y, twórcy i Stowarzyszenie Marszu Niepodległości schowa swoje ega do kieszeni i zajmie się. Potęż, poważnym zabezpieczeniem, nawet czysto kontrwywiadowczym tego marszu. Spodziewam się, że w tym roku, jak nigdy, jak nigdy, ten marsz jest o wiele bardziej, za, o wiele bardziej zagrożony. O wiele bardziej, Dla, również dlatego, że może przede wszystkim dlatego, że wszystkie główne opozycyjne siły polityczne i wszystkie główne telewizje opozycyjne, jak to się nazywało, z obcym kapitałem, są nastawione, na to, na udowodnienie, oczywiście udowodnienie w cudzysłowie rezolucji Unii Europejskiej. Najprawdopodobniej każde malutkie zdarzenie zostanie rozdęte do granic możliwości. A oni mają możliwości, mają pieniądze, potrafią to robić, proszę Państwa. To nie tak, że my będziemy ślik i iść i krzyczeć polska, polska, machając flagami i orłami. I ja przypuszczam, że zdarzy się, że może zdarzyć się coś, co. Zostanie wyeksponowane na plan pierwszy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że zrozumieją to, zrozumieją to ci mistrzowie, i od zabezpieczenia przede wszystkim. I schowają właśnie jeszcze raz swoje własne ego i swoje własne osobowości, po to, żeby jednak było to rzeczywiście. To było to rzeczywiście święto stulecia. Odzyskania przez Polskę niepodległości. Ja jeszcze raz powtarzam, że tylko flaga biało-czerwona i tylko i wyłącznie polski orzeł jest w tym marszu możliwy jako emblemat. Nic więcej. Nic więcej. Żadnych tęczowych, żadnych z czekolady, żadnych innych. To nie, to nie jest tak, proszę państwa. To nie może tak być. To jest święto, święto narodowe, święto Polaków, święto Polski. I wszyscy powinni to zrozumieć. Ja zdaję sobie sprawę, że będą pewne prowokacje z różnymi tęczowymi flagami, i tak dalej. Radziłbym nie zwracać na to uwagi. Dyskusja z tymi ludźmi nie będzie możliwa, ponieważ oni będą również nastawieni na to, aby udowodnić właśnie rezolucję Unii Europejskiej. Zresztą, moim zdaniem, moim zdaniem, w tej chwili. W obecnej sytuacji, jeśli już mówimy o nazizmie i faszyzmie, to dotyczy to drugiej strony, a nie tej prawej, ponieważ to druga strona nie dopuszcza żadnej dyskusji i, nie po, i chce oceniać ludzi po sypialni, a nie po tym, czym oni, kim oni są naprawdę. No ale cóż, kim ja jestem, prawda? Peter Stanisławowicz, von Wroński, Czuchoenchlo, Lipstein Bokabe, prawda? Więc niech tak będzie, proszę państwa. Dobrze. To dzisiaj jest zamiast w ogóle KHT, zamiast tego, a ja później to wstawię na, na YouTube. Jeszcze raz chciałbym, aby przestrzec wszystkich, nie tyle przestrzec, co uczulić wszystkich na możliwość prowokacji wobec tego marszu niepodległości, teraz tym bardziej, że jak wyczułem z wypowiedzi strony rządowej, marsz niepodległości, ten tradycyjny, nie jest im nie jest im. Trochę na rękę po prostu. Woleliby, aby to były ogólnopaństwowe święta i różne inne takie historie, żeby to były święta sponsorowane przez nich, a nie święta tak w stylu amerykańskim, trochę robione przez ludzi. Panie Piotr, przy czym jest takie zakłamanie mediów na zachodzie, sobie nie nieśli czego. Ja wiem, ale mając tego świadomość, możemy temu przeciwdziałać. Możemy uprzedzić po prostu. Możemy uprzedzić. Gwarantuję Państwu, że przy każdej tęczowej fladze znajdą się reporterzy tvn reporterzy Onetu i reporterzy Pulsatu. Gwarantuję Wam, proszę Państwa, gwarantuję Wam, gwarantuję Wam, że tak zwane prawicowe i publiczne media transmitować będą głównie... Głównie uroczystości rządowe, ponieważ tutaj na zwykłych ludziach z Bielna, z Koło jak mi ktoś tutaj pisze, przyjadą e, innych, oni nie są, to nic się nie załatwi przy tych. Nikt nie zauważy takiego dziennikarza i ten dziennikarz niestety, i ten dziennikarz niestety nie zrobi dalej kariery. Proszę Państwa. Kwestia, kwestia racji, kwestia różnych rzeczy. Ja zapraszam wszystkich do Stanów Zjednoczonych, i ci, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, dobrze wiedzą, jak tam wygląda świętowanie, nawet spontaniczne świętowanie Dnia Niepodległości, prawda? Właśnie. I wszyscy wiemy wszyscy wiemy, proszę Państwa, że jest to dla nas, że, że to święto dla nas również powinno być traktowane w ten sposób. Polskie flagi, polskie orły, żadnych innych znaków. Powiem szczerze, że nawet hasła są do tego wszystkiego, są bardzo proste, bo to jest tylko, tylko aż stuleci odzyskania niepodległości Polski. Właśnie. Więc te hasła są również bardzo proste, więc przestrzegajmy się przed różnego rodzaju prowokacjami. Chociaż to, co ja mówię, chociaż to, co ja mówię, to prawdopodobnie również zostanie przez stowarzyszenie Marszu Niepodległości potraktowane jako prowokacja, przez jak ja byłem mogę świętować niepodległość Polski, prawda? Więc to jest normalne. No ale cóż, sami Panowie chcecie, ja będę na tym marszu, będę chciał być i będę na tym marszu, prawdopodobnie wezmę również Syna, pójdziemy z normalnymi, zwykłymi ludźmi, z tym suwerenem, który przegrał wybory. Ponieważ to suweren przegrał te wybory, a po dzisiejszej kawie na ławie i wypowiedziach wszystkich partii politycznych, i y, tych twierdzeniach, jak to wszyscy oni wygrali, więc y, twierdzę, że ktoś musiał przegrać, a tym przegranym jest niestety tylko i suweren. Dobra. Dziękuję Państwu. Miłej niedzieli, handlowej niedzieli. Aha, jeszcze jedno: 12 będzie, 12 będzie wolne, i bardzo dobrze, że będzie wolne. Dlatego, że to jest takie święto, które zdarza się raz na wiek, że powinno być nawet więcej dni wolnych. Dlaczego nie? Powinno to być jakieś. Żeby się pozwolić ludziom na organizowanie różnych festynów, manifestacji. W niektórych krajach jest tak, co to jest panie Piotrze, jak ja i branik na forach prawicowych narodowych stoimy za Panem Murem i bronimy pana to, że musicie mnie panowie bronić, to jest dla mnie w ogóle paranoją teoretyczną, ale nie, niech będzie. Mnie to nie interesuje. Mogą mówić o mnie co chcą i niech sobie mówią. Ja zresztą uważam, że bardzo duża część polskiego ruchu narodowego jest, działa na korzyść naszych przeciwników, i niektórzy świadomie, niektórzy nieświadomie i nie ukrywam tego nie, nigdy i nie ukrywam. Poza tym. Yy, Poza tym ich, ich sposób zabezpieczenia to nie są silni panowie w pseudomundurkach, którzy się nie sprawdzą w żadnej armii ochraniający basz, tylko po prostu to jest czyste, normalne, merytoryczne zabezpieczenie konwiadowcze. Tego ci panowie nie potrafią i nie będą potrafić. Przykro mi. Wybory w, z SN w tle. Traktat Lizboński, a protokół brytyjski do traktatu, trzyma zdanie na ten temat. Mam, ale to nie dzisiaj, nie teraz, proszę Państwa. To jest tylko Facebook, to nie jest żadna audycja, to jest tylko i wyłącznie post na niedzielę, ponieważ nie chce mi się długo pisać. Aha, jeszcze jedna, proszę Państwa. Nawiązując do tych wszystkich, łącząc to wszystko, do tych wszystkich taśmy, Twitter, te wypowiedzi pana Nowaka, i innych na tych Twitterach. Połączmy to z takim ciekawym artykułem w Onecie, który ja dzisiaj też opublikowałem, dotyczący tego słynnego listy nazwisk dealera, dealera Herenfolku, jak ja to nazywam. Tak, jakimś dziwnym trafem Onet wybiera te nazwiska, które mu pasują. Może opublikujmy w takim razie całą listę. Ja wiem, że to nie można, ale skoro jednych można wymienić z nazwiska, to innych nie wymieniajmy. Inicja, inni, nie, nie, nie wymieniajmy i innych inicjałami, prawda? To wszystkich dotyczyło. Ja powiedziałam, że Herrenvolk leży w poprzek klasy politycznej, a nie wzdłuż. To też pokazuje, jaka ta klasa polityczna jest i jak my suwereni jesteśmy przez nią, no to tak powiedziałbym brzydkie słowa, ale w odróżnieniu od niektórych posłów i tych takich pięknych, którzy walczyli z komuną, takich słów publicznie staram się nie używać po prostu. Więc y, y, zastanówmy się, popatrzmy na, ten, popatrzmy na ten artykuł. Tam specjalnie wymienione jest, y, na przykład wymienione jest, że znał Jarosława Kaczyńskiego. Z kontekstu wynika, no to co, że znał. Wielu ludzi znał. Może kiedyś był na jakimś przyjęciu, w którym go ktoś zaprosił. Jakiś poseł PiSu czy jakiś inny poseł. I tam był pan Jarosław Kaczyński, więc przynajmniej się z nim nawet zamienił dwa słowa. Ja również bywałem w różnych miejscach, gdzie byli różni ludzie. I też mogę powiedzieć, że ich znam, ale tego nigdy nie powiem. A jest to ewidentna właśnie propaganda w jedną stronę. Może w takim razie ten dziennikarz z Onetu również napisałby, że. Niektórzy z listy tego dilera, jak na przykład pewien były senator, po trochę wcześniej wiedział o taśmach, o czym mówiła jego żona i co robił z żoną w tym momencie, Jak, w jaki sposób załatwił żonę, prawda? Może by to powiedzieć, yy, może by o tym powiedzieć. Poza tym, jak się nagle okazuje, to winni będą wszyscy, tylko nie ci biedni ludzie zmanipulowani przez jakiegoś wstrętnego dilera kokainy. Pieniądze ogromne, nie wiem, mnie na to nie stać, ja mogę kupić sobie tylko tanie winy albo pół litra i się uchlać po prostu, tak jak większość tego, jak większość społeczeństwa. Także jak widzimy, po, po tym widzimy herenfolk w akcji. powiedziałam jeszcze raz, dealer narkotyków dla celebrytów, taśmy Twitter. To wszystko świadczy o naszej klasie politycznej i o tym, że... A suweren? No cóż, suweren sobie wyjeżdża, proszę państwa, wyjeżdża. I... Coraz częściej zaczyna mi się wydawać, że tylko że tu ostatni rzeczywiście zamknie drzwi, a potem niech się klasa polityczna. Yy, niech się klasa polityczna bawi tutaj sama. Żaden suweren nie jest mu potrzebny. No może kilku, bo kimś trzeba jednak rządzić, ale nie za dużo. Dziękuję Państwu do widzenia, miłej reszki niedzieli i miłego tygodnia.